nami Tomasz Makowski, witam serdecznie. Witam serdecznie. Tomek, w sobotę walczyłeś w Niemczech, przywiozłeś zwycięstwo. Przywieźć zwycięstwo z Niemiec to nie lada sztuka. Tak, no było ciężko od samego początku, może powiedzieć od momentu, kiedy z Tarielem zobaczyliśmy mojego przeciwnika, to nawet nie wierzyliśmy, że to jest mój przeciwnik, że to może być ta kategoria wagowa. No jeszcze w ciuchach to wyglądał no, zupełnie potężnie, ale profesjonalne podejście, wagę miał idealnie zrobioną, taką samą jak ja. Walka była no, bardzo ciężka. Powiedz, to blokuje jakoś tak, jak zobaczysz takiego kolosa przed sobą, czy po prostu już jesteś na tyle doświadczony, że nie robi ci to różnicy dłużej? To znaczy, no na pewno jest różnica. Wiedziałem, że na pewno będzie ciężko. Widziałem prędzej jego pojedynki, też które stoczył w Tajlandii. Nokautował swoich przeciwników kolanami, czyli no, bazował na swoim zasięgu, wykorzystywał kolana, no naprawdę nimi perfekcyjnie pracował. W takim pojedynku, gdzie rywal ma dużo większy zasięg, to chyba największym wyzwaniem jest skrócić ten dystans, prawda? A kiedy jesteś blisko niego, jesteś szybszy. Tak, cały czas Tarek właśnie mówił, żeby skracać dystans. No ja na początku próbowałem skrócić, parę razy to się udało, no ale jednak po tych faulach, po tych trafieniach kolanami troszeczkę no, rozbił mi tą taktykę. Też kolano jedno weszło mocno w głowę, gdzie no, praktycznie te dwie rundy no, nie kontaktowałem, no takiego nie miałem jakiegoś kontaktu z narożnikiem, cały czas byłem taki przymroczony. No i jeden taki dość mocny faul, gdzie potknąłem się, upadłem, sędzia przerwał walkę, on jeszcze podbiegł, kopnął w głowę kolanem. No to bardzo brudna walka z tego, co mówisz. Powiedz mi, te faule w drugiej rundzie, za które dostał ostrzeżenie, myślisz, że on to robił z premedytacją, czy tak po prostu wyszło? Znaczy, no, no nie chcę tak osądzać, że tam jakiś taki właśnie miał plan. No po prostu, no, no faulował. No. Jedyne, co mogę powiedzieć, że no, sędzia bardzo dobrze się zachowywał, fajnie, profesjonalnie do tego podchodził. Dostał te trzy upomnienia w jednej rundzie, zabrał mu cały punkt, w kolejnej rundzie dalej nieczysto walczył. Sędzia reagował na każdy jego faul, także fajne naprawdę podejście sędziego. W sumie był blisko dyskwalifikacji, prawda? Bo jeszcze raz by cię kopnął poniżej pasa i byłby zdyskwalifikowany w tej rundzie. Tak, na odprawie było wyraźnie powiedziane, że cztery takie same faule w rundzie, walka zostaje przerwana przez dyskwalifikację. Mówiłeś też, że dostałeś mocne kolano na twarz. Słyszałem, że byłeś spuchnięty mocno po walce z tej strony. Powiedz, prześwietlałeś to, wszystko jest OK? Tak, wszystko jest OK. Na początku myśleliśmy, że szczęka jest pęknięta, bo nie mogłem mówić, cała twarz opuchnięta, no myślałem, że po prostu coś stało się poważnego, ale już na drugi dzień, tak bliżej wieczora, już zaczynałem ruszać szczęką, można powiedzieć, w miarę normalnie jeść. No jesteś jakiś fenomen, w sobotę walka, dzisiaj czwartek, jesteś na treningu i zasuwasz. Tak, ja już w poniedziałek, tam Tarielowi nie mówiłem, ale w poniedziałek już trenowałem, już sobie taki luźny rozruch zrobiłem, po prostu wiedziałem, że lepiej się poczuję. No z tym, że właśnie już zbliża się kolejny pojedynek, no chcę, można powiedzieć, jakiś za ciosem fajnie się czuję. Dopiero po tym kolejnym pojedynku chcę zrobić jakąś przerwę. To zdać nam szczegóły. Słyszałem, że Czechy, tak? Tak, w Czechach jest kolejna gala Simply The Best 14. Tam będę walczył z Janem Holsem. Jest to no, bardzo dobry, utytułowany zawodnik. Jest aktualnym mistrzem Europy. Sprawdzałem go. Na szczęście już jest moich wymiarów. Kiedy ta walka dokładnie? Jaki tydzień? To jest 29 kwiecień. Czyli masz niecały miesiąc, żeby się przygotować. Tak, no czuję, że jestem naprawdę w fajnej formie. Tariel naprawdę dobrze mnie prowadzi. Słucham go. No jest naprawdę fajnie, dobrze. Ostatnio walczysz na galach MFC, prawda, swojej organizacji. Powiedz, te wyjazdy zagraniczne to takie trochę szukanie po prostu motywacji? To znaczy ja przyjmuję, można powiedzieć, wszystkie pojedynki, zwłaszcza gdzie jest jakiś przeciwnik naprawdę dobry, wymagający. Nie chcę tylko walczyć na własnym podwórku. No tak sobie zaplanowałem, że w roku chcę zrobić 4-5 dobrych pojedynków. No, pierwszy już jest za mną, udany, wygrany. Kolejny właśnie wzięliśmy w Czechach, w Pradze. Też fajna to jest propozycja, bardzo dobra gala. No i dwa kolejne już u nas. Kiedy kolejna gala MFC? Kolejna gala MFC jest zaplanowana na 16 września. Rozumiem, że walczysz. Tak, walczę. Jakieś dodatkowe szczegóły możesz zdradzić? Może jakichś ciekawych zawodników zakontraktowanych, którzy jeszcze nie byli na twoich galach? To znaczy tak, no chcemy ściągnąć zawodników ze Stanów, którzy no również walczyli dla największej na świecie organizacji Glory. Już jesteśmy w wstępnych rozmowach, dostaliśmy pierwsze nazwisko. No na pewno będzie walczył również mój kolega Paweł Jędrzejczyk, zawodnicy lokalni. No i jak zawsze chcemy zrobić naprawdę świetną obsadę. No, sprowadzenie zawodników z Glory musi kosztować, ale to też świetna sprawa dla promocji organizacji.
Tak, no chcemy z roku na rok podnosić poziom imprezy, prawda, no i to też również wiąże się z kosztami. Słuchaj, mówiłeś, masz 9 tytułów mistrzowskich, prawda? Mówisz, że pragniesz tego 10. Czy na tej gali MFC 12 będzie ta walka o tytuł, czy to jeszcze za wcześnie? To znaczy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Jest to w planach. Myślę, że no, w niedługim czasie się to wszystko wyjaśni. Rozumiem, że to będzie twoja trzecia walka, czyli czwarta gdzieś pod koniec roku? Tak, to będzie czwarta. Też w swojej federacji? Tak, też będzie gala zaplanowana, jest już gala zaplanowana na pierwszy weekend grudnia. No i właśnie tą walką grudniową chcesz zamknąć rok. Tomek, dzięki serdeczne. No i super, że fajnie się wszystko pogoiło po walce. Nie czujesz żadnych problemów. No i powodzenia w Czechach. Dziękuję.